Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. Jaką ilość powiadomych. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. To fajnie, że jesteście, bo posłuchajcie tego. Wyobraźcie sobie, że miałem sen i ten sen był tak wyraziście prawdziwy, że to się w ogóle w głowie nie mieści, bo w tym śnie byłem dosłownie wszystkim. Dosłownie byłem absolutnie wszystkim. Byłem każdą jedną cząsteczką we wszechświecie, każdą jedną formą, tym co było i tym co jest i tym co będzie. Byłem każdą jedną perspektywą na rzeczywistość. I to było tak niesamowite, że dosłownie czuję się, jakbym był Bogiem, nie? A propos bycia Bogiem. Dostałem całą masę pytań i pozwólcie, że odpowiemy sobie co nieco. Co byś zrobił, gdybyś był Bogiem? Albo w drugą stronę. Jakie pytanie zadałbyś Bogu, nie? No pomyśl sobie przez chwilę. Modlimy się do jakiegoś wszechmogącego, ale w zasadzie to kim on jest? Może po prostu przyjdę do pytań. Po co to wszystko? Czy jest coś wyższego od siebie? Jeśli tak, to co? Nie, nic nie ma. Nie ma nic wyższego ode mnie. Wszystko to, co chciałoby wyjść ponade mną, jest wciąż mną. Czaisz? To jest gra. To jest ściema, 100%. Nie możesz wyjść z gry. Nie możesz wyjść ze mnie. Jest wszystko to ja jestem. Czaisz? Czy śpisz, czy nie śpisz, czy się obudzisz, czy cię oświeci, to nie ma znaczenia, kompletnie jesteś zawsze mną. Tylko chcesz poudawać, że nie, albo chcesz sobie pograć taką grę, że se cierpisz, bo jesteś salutkiem i masz jakieś problemy, czy... A może nie, może chcesz sukcesu i wiesz, ambicji, czy tam pogonić sobie za marzeniami. Ło! Boże, dlaczego lubisz aż tak żartować? Zajebiste pytanie. Dlaczego samorealizacja jest aż tak potężnym doświadczeniem? Bo to jest trochę tak, jakbyś od samych narodzin próbował sobie zrobić dobrze poprzez masturbację, nie? I dochodzisz do pewnego momentu szczytowego, w którym jest ci tak ekstremalnie dobrze, że każdy moment, kiedy nie jest ci dobrze, sprawia ci okropny ból. I samorealizacja jest takim potężnym doświadczeniem, bo zdajesz sobie sprawę, że już nic więcej nie sprawi ci takiej przyjemności jak to, co jest, i tak samo z bólem. Zapytałbym również, po co to wszystko, ale teraz nasuwa mi się odpowiedź, że no i widzisz, dojebałeś. To tak, ja bym się pytał sam siebie, więc pytanie uważam za zbędne. No kurwa, no nie, no co za poziom arogancji, no ja pierdolę, no po prostu nie, pominę swoje uwagi, bo to po prostu nie, to już przegiełeś pałę, nie? Chętnie bym zapytał, dlaczego ludzie zapomnieli, że obok nich też są ludzie? A no bo widzisz, bo problem polega na tym, że egzystencja każdego ludka na tej planecie jest tak żałośnie niemiarodajna, że to się w ogóle w głowie nie mieści i każdy człowiek po prostu tak jakby patrzy na swój czubek nosa, w zasadzie patrząc na kogoś dalej, widzisz go w sobie, w sensie, że ty jesteś jedynym obiektem poznania siebie, nie? Tylko życie nie jest takie solipsystyczne, że wszystko dzieje się w głowie, to znaczy jest, bo życie to jest jedno wielkie wyobrażenie, a to co się dzieje tutaj to jest halucynacja. Tylko jest coś transcendentnego, co przekracza poczucie ciebie, że ty jesteś ty, więc patrzysz na kogoś i możesz zobaczyć w nim coś więcej niż tylko siebie, tak? No możesz. Tylko że ludzie są trochę tak straumatyzowani przez życie. Niektórzy, nie wszyscy, niektórzy mają jeszcze empatię i poczucie godności albo poczucie więzi z człowieczeństwem i są po prostu dobrymi ludźmi, a niektórzy nie. No, wiecie, różnorodność w tłumie musi być, żeby ktoś mógł się wyróżnić, a ktoś nie. I tak to już se po prostu jest. Czy Bóg to byt ostateczny? Tak. To znaczy, jestem bytem ostatecznym. A ja spytał, dlaczego mam tak inaczej niż większość pogmatwane życie? To sama arogancja po prostu. Jak możesz tak twierdzić, że masz bardziej pogmatwane życie od kogoś innego? Czaisz? Jeszcze po prostu nie dostrzegłeś tego, jak pogmatwane życie jest innych ludzi wokół ciebie. Poznaj kogoś, kto ma bardziej przejebane od ciebie. Wyzwanie dla ciebie. Co uważasz o serii Rozmowy z Bogiem? No, myślę, że to jest jedna z najlepszych serii na YouTubie, jaka kiedykolwiek powstała i będzie kontynuowana przez, mam nadzieję, długi czas. A ja bym zapytał tak, Boże, po chuj ja żyję? No właśnie po to, żebyś mógł zadać sobie to pytanie i uzyskać tą odpowiedź, tylko musisz się trochę postarać, no.
Więc tutaj dla Piotrka dis. No, dajcie mu jakieś owacje czy brawa, weźcie go, wesprzyjcie jakimś ciepłym słowem. W ogóle weźcie, wesprzyjcie tych wszystkich straumatyzowanych ludzi. Nie chcę być sam na tej planecie. W takim sensie, że ja jako jedyna osoba, która chce coś wyrazić więcej, no. Ja również bym chętnie zapytała, czy Bóg jest ostateczny i czy jest jakiś cel lub sens w wygrywaniu dobra ze złem, czy to taki fan tylko, wszędzie te mity, legendy w księgach, naukach o zwyciężaniu dobra nad złem i czy jest opcja zatrzymania swej teraźniejszej świadomości po śmierci lub czy jeżeli bardzo uwierzę, że raj po śmierci, to czy taki mi się pojawi w następnym doświadczeniu po śmierci, o ile takowe istnieje, czy to znaczy, czy nadal sami tworzymy swoją rzeczywistość po śmierci? Uff, dzięki. Śmierci nie ma. To taki żart, nie? Co jest dla niego najwyższą wartością? Zabawa. W chuj, nie? A drugie, takie, mniej dojrzałe, ale nie mogę się powstrzymać. Zapytałabym go, Boże, jaki jesteś płci? No... Odpowiedziałbym na to pytanie, ale byś nie uwierzył. Nie uwierzyła. Dosłownie nie uwierzyłabyś. Więc powstrzymam się na chwilę, może kiedyś odpowiem. A ja bym powiedziała dziękuję. No, no propsy, no w końcu ktoś mi tu podziękował za cokolwiek. Kim ja jestem? No nie, weźcie te wszystkie aroganckie pytania, ja będę po prostu usuwał, nie? Nie ma, zero arogancji w tej serii w ogóle, nie? Zastanówcie się nad sobą. Zapytałbym Boga, jakim cudem zgodziliśmy się na bycie tak prymitywną cywilizacją? No co za brak wdzięczności, kurwa! Tyle lat starania, zapierdalania, progresu, abyś miał dostęp do internetu i prąd, żebyś mógł nam to pytanie, a ty takie teksty walisz, człowieku! Weź ty się lepiej ogarnij, no! Ach, ja nie wiem, ci ludzie są tacy aroganccy dzisiaj, że masakra, nie? Czytałeś może książkę Dzwoniące Cedry Rosji? Nie. Nie, nie czytałem. Ale seria. Zapytałabym, czy zna jakieś fajne anegdotki i żarty. Bóg ma poczucie humoru, moim zdaniem. Tak! Znam zajebisty żart! To jest twoje życie. W sensie, że twoje życie jest najlepszym żartem, nie? Złapałeś, mam nadzieję, ten żart, nie? Drugie pytanie to by było, co on miał na myśli, tworząc to wszystko, co on chciał nam o sobie powiedzieć. Przez to, że są chmury na niebie, że mamy dwie nogi i uszy i pytałabym się tak o wszystko po kolei. No chciałem sobie to opowiedzieć, że właśnie są chmury, że jest niebo i że jak będziesz miała wenę twórczą, to sobie tak popatrzysz te chmury i sobie napiszesz wiersze o tych chmurach albo piosenkę. Albo pójdziesz sobie na jakieś balety, albo sobie nie pójdziesz. No i masz dwie nogi, to sobie możesz potańczyć, możesz sobie postać, o w ogóle na stojąco to sobie chodzić można w ogóle i sobie biegać można i skakać, nie? No i... No, po to mniej więcej, nie? Zapytałabym się go, co uważa za swój największy sukces. Broda. To jest mój największy sukces. O tak. Wiecie, jak laski lecą na brodę? Zapytałabym, co to znaczy według niego kochać. No, zazwyczaj to jest tak, że jest kobieta, jest mężczyzna i idą się tak potęgęsować w łóżeczku i wtedy jest takie fikumiku, jest miłość i... A nie, to nie to miałem powiedzieć. Oni są chyba już dorośli w ogóle. A to ja chyba ich nie oszukam. No, dobra. Kiedy indziej odpowiem na to pytanie? Co się dzieje ze zwierzętami po ich śmierci? Odchodzą do raju! Tak na serio to nie. Po prostu nic. Znikają. Co to znaczy, że jest od zawsze? To znaczy... To. Czy mu się nudzi czasem? Czasem mi się nudzi, to se wezmę jakiś... Wszechświat se odrestauruję, albo se stworzę kolejną jakąś gwiazdę, albo se komety gdzieś tam powysyłam, wiecie, różne cywilizacje się tak, żeby poniszczyły i wszystko tak płonie fajnie. I wtedy wiecie, jakie to jest fajnie? To jest sobie taka planeta, na przykład weźmy Ziemię i se rzucę taką kometę i ona tak leci, leci, robi taki bum. I nic nie ma. Albo masz sobie taką cywilizację i mówisz, dobra, nudzi mi się to, że jakiegoś wirusa wymyślenia, niech się pomęczą trochę czy coś, nie? Jak wpadł na pomysł tworzenia tego wszystkiego? A no wstałem sobie pewnego razu z rana, nie? Chciałem sobie pomedytować, ale stwierdziłem, że to bez sensu, bo i tak jestem tu, gdzie jestem, jest medytacja i tak mi już nic nie da. Podrapałem się trochę po jajkach, poszedłem zrobić sobie jajecznicę, napiłem się kawy i stwierdziłem, że pójdę sobie do toalety i sobie usiadłem na tym kiblu. Zacząłem czytać gazetę, zadzwoniła moja przyjaciółka, porozmawialiśmy przez chwilę, potem wstałem, dokończyłem jedzenie, poszedłem, wrzuciłem posta na fejsie, nie, i tak sobie tak siedzę i tak myślę, no to, no pojebało mi się, nie. Czy się
czegoś boi. Nie, nie, nigdy się nie boję, nie, w ogóle. Nie. Zero strachu. Kim by był, gdyby był dzisiaj człowiekiem? Gdybym był dzisiaj człowiekiem, to prawdopodobnie zostałbym jakimś filozofem, intelektualnie mega bym się rozwinął, napisałbym kilka swoich własnych książek, założył kanał na YouTubie i tak oczarował sobą ludzi, żeby mieć całą rzeszę fanów, żeby móc sprzedawać im produkty informacyjne i zarabiać w ten sposób hajs, nie? Wiecie, wykreowałbym się po prostu na Boga. I na końcu chyba bym się zapytał, czy zaparzyć mu herbatę, bo by mu chyba zaschło w gardle od odpowiedzi na to wszystko. No, przydałoby się. W ogóle w zasadzie to by się piwo przydało. Przez to się pić nie da w ogóle. Moje ulubione. Mógłbym zrobić lokowanie produktu, ale w zasadzie to... To nie. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nie jest piwo, ale ja je po prostu lubię. W zasadzie to nie piję praktycznie w ogóle alkoholu. Ja ci też tak zadaj, jeżeli twoje życie jest jakieś, to możesz zrobić, żeby było jeszcze jakieś. Ewentualnie, jeżeli jest jakieś beznadziejne, to zawsze możesz znaleźć powód, żeby napić się alkoholu. Albo nie musisz mieć powodu, żeby pić alkohol. Alkohol można pić zawsze. O tak, czuję się jakbym spuścił z siebie po prostu ostatnie kropelki kreatywności. Nie pytają ci o imię, walczą z ciemnym cieniem mgły. Tak to było? Ja nie mogę za każdym razem, kiedy to słyszę, to mi się po prostu śmiać chce. Nie pytają ci o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. No Damian, bez tych żartów politycznych. Dobra, napijmy się. No zdrowia pana prezydenta. No, to generalnie tak, odpowiedziałem na wszystkie wasze pytania, więcej nie zadawajcie, bo nie chcę mi się odpowiadać. Ale jakby was tak wena poniosła i po piwku chcielibyście się coś wypisać, to możecie na dole napisać w komentarzu. Jak będę robił kolejne wideo, to rozważę wasze wszystkie propozycje, więc postarajcie się. Bo warto, możecie wygrać moją uwagę. A uwaga to jest miłość. Nie spierdol tego. No. Gula. Ej, naprawdę dobrze wchodzi, nie? Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, gdy emocje już opadną. A, miałem się jeszcze zareklamować, słuchajcie. Dzięki za wasze wsparcie, dzięki za wasze pozytywne komentarze. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, na dole możecie to zrobić przez Patronite'a, PayPala, możecie kupić któryś z moich kursów. Ujacie łapeczki, srapeczki, dupeczki, wejdźcie na grupę na fejsie, wszyscy jesteśmy świadomością, tam się dzieją ostatnio dziwne rzeczy, za które kompletnie nie odpowiadam. Dzięki za wasze wsparcie i widzimy się kiedyś tam w rzeczywistości 5D. Miłego, elo, błyszka. Śledzenie Boga. Uwaga, dzisiaj odcinek specjalny. Kto im kazał te maseczki nosić? Ja tego nie kumam, ja w ogóle. Ciemniej zrobimy. Choroba w ogóle. Jak tutaj rzuciłem na ten świat, żeby się cieszyli życiem, a oni sobie problemy stwarzają. Panie Boże, co z tym życiem? Ja nie wiem w ogóle. Co my tutaj robimy na tej ziemi? Ja się zastanawiam, czemu oni jeszcze wszyscy nie popełnili masowego samobójstwa. Jak to tak dalej będzie szło, to ja nie wiem. Panie Boże, jak usłyszeć twój głos? Cały czas ze mną rozmawiasz. 24 godziny na dobę. Aha, ale ja tak nie słyszę jakoś. Bo za dużo gadasz ze sobą. To nie słyszę. Co to w ogóle? Reklamówka jakaś wyrzucona. A będzie kara? Nie chcę się już kara. Pani się pokarają.